Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej budować haubice. Tak jak już Pan mówiłem, zgubiły mi się te dwa koła gdzieś. Sprawca został ujęty, to jest on. Nie, dobra, żarty żartami. Powiem Wam tak, ile już tutaj mam zbudowane. Troszeczkę posiedziałem już dzisiaj przy tym. Tutaj jest efekt mojej pracy. Jak sami widzicie, model nie jest najlepszy i nie polecam go na początek, to już mówię z góry. Gdybym wiedział, że będą takie tutaj tyle niedolewek będzie, to bym po prostu zrezygnował i nie budowałbym go. Myślałem, że to będzie po prostu prosty, ładny, fajny model, który da mi dużo satysfakcji, ale jest dużo roboty. O, dobra, kolejne ostrzeżenie. Dużo jest, to tak, są niedolewki, to jest tutaj to, co było szpachlowane, to są niedolewki i są też nadlewki. Tutaj widzicie, już w akcie desperacji, czego nie polecam robić, żeby pozbyć się nadlewki, użyłem otwartego ognia. Nie róbcie tego, bo tutaj widzicie, tu była taka nadlewka, która mnie strasznie wkurzała, nie mogłem tego obrobić, nie miałem cierpliwości, więc postanowiłem zadziałać otwartym ogniem, czego nie polecam. I tutaj się element wykrzywił. Że tego nie róbcie. Chociaż sam pomysł był całkiem fajny. Tutaj mamy drugi element, który został już obrobiony ręcznie przy użyciu noży, papieru ściernego, pilników. Także to już wygląda lepiej. Tak jak nadmieniłem, model nie jest zbyt fajny. Pewnie zastanawiacie się, co robi tutaj to. To jest aparat Konica Minolta Z6. Aparat, który służył będzie mi do fotografowania modeli. Kiedyś miałem Z5, którą robiłem fantastyczne zdjęcia. I teraz zapytacie, czemu takie stare aparaty robią fajne zdjęcia. Przede wszystkim tu jest dosyć dobra optyka. Znaczy fakt, 6 megapikseli nie robi wrażenia w dzisiejszych czasach. Komórki, smartfony mają więcej, ale mają, chodzi o wielkość, tak, optyka to jest raz, dwa, wielkość matrycy. Im mniejsza matryca, tym większa głębia ostrości, czyli ta ostrość jest na przykład, jeśli mamy pełną klatkę, to na przykład ta głębia ostrości będzie 4 cm. Więc jeśli mamy model z takimi małymi, to nie ma problemu za dużego, ale jeśli mamy model o rozpiętości 20 cm, to będą 4 cm gdzieś, no, głębia ostrości, czyli to będzie ostre, reszta będzie nieostre. Możemy zwiększać przysłonę, tak, czyli ten otwór jak gdyby się zmniejsza, mniej światła się dostaje, wtedy jest większa ostrość, ale za tym idzie oczywiście zmniejszenie ilości szczegółów na zdjęciu, bo musicie wiedzieć, że optymalne to jest jakieś w obiektywach, jeśli mówimy o lustrzankach, to jest jakieś f5.6, f8. Na tym nie uzyskamy dużej głębi ostrości, więc stąd tutaj moja wycieczka w kierunku kompaktu z w miarę dobrą optyką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już jakieś pierwsze zdjęcia robiłem i tutaj dosyć ciekawie to wygląda. Może po prostu będę potrzebował innego kompaktu jeszcze z większą ilością megapikseli, bo wiadomo, wtedy można wykadrować i tak dalej. Zobaczymy. To jest taka tutaj troszeczkę wycieczka fotograficzna. Na pewno jeszcze będę kręcił na temat, jak robić dobre zdjęcia. Wczoraj pokazałem ten panel. Robiłem też zdjęcia przy użyciu dwóch paneli, czyli dwa panele razem w ten sposób zrobione. Tutaj model i wczoraj robiłem zdjęcia. Dobra, wracam, troszeczkę odbiegam od tematu, wracam do haubicy. Haubica, tak tutaj widzicie, niedolewki tutaj. Straszne. To już jest tutaj, już jest złożona. To już jest złożona, ale tak jak powiedziałem, nie polecam bynajmniej na początek zabawy z modelarstwem tego modelu, bo może można się zdenerwować. W dzisiejszych planach, co mam jeszcze? To, co jest tutaj, troszeczkę różni się od zdjęć, bo analizowałem zdjęcia prawdziwej haubicy, czyli ja buduję model, tak? Jest prawdziwa haubica, analiza zdjęć.
różni się dosyć znacznie. No wiadomo, w 7.2 jest uproszczona. Nie wiem, jak jest w 3.5, bo Roden też wydał tam samą haubicę w 3.5, może tam jest lepiej. Ale tutaj w 7.2 nie ma się czym zachwycać. Sami widzicie, tutaj są jakieś po prostu niedolewki, nie? I to okej. I to naprawdę w miejscach, gdzie wydawałoby się, że co z tym zrobić? No ja to tutaj próbowałem zaszpachlowałem to troszeczkę, ale popsułem też troszeczkę nitów, więc to też wszystko ma swoją cenę, więc nie mam niedolewki, ale mam troszeczkę mniej nitów teraz w tym momencie. Przechodzę do następnego punktu, będę budował ten wózek. To jest taki wózek, który był jak gdyby za haubicą tutaj przypięty. To jest ten wózek, to jest ten element. Malowanie postaram się, albo zrobię takie jak tutaj na pudełku macie, albo będę robił po prostu malowanie całe zielone. Bo tutaj o, widzicie, Roden dostarcza nam czegoś takiego i postaram się zrobić coś takiego, wydobyć szczegóły poprzez najpierw wstępne malowanie. Tutaj w pewnych miejscach będę po prostu czarną farbą pewne rzeczy tutaj podkreślał. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, w tej chwili skoncentruję się na zrobieniu tego wózka i będę dalej tutaj przechodził do armaty, bo tak jak widzicie, tutaj już armata jest zrobiona. Czy armata? Haubica już jest zrobiona, jak gdyby sama ta lufa jest zrobiona. I tu będę dalsze elementy doklejał. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Mam dzisiaj dzień modelarski, można powiedzieć. No, koła obrabiam, koła też znowu. Poczekajcie, zaraz spróbuję zrobić jakieś zbliżenie lepsze. Widzicie tutaj? Jest dziura, dziura w kole. Dziura w kole na domiar złego. Na domiar złego jeszcze tutaj, znaczy jak ktoś widział oryginał, polecam sobie zobaczyć oryginał zdjęcia, jak wyglądały koła tej haubicy. O, widzicie ten element tutaj? To jak gdyby urwany kawałek wyszedł drugą stroną. Także no, umówmy się. To będzie przypominać tą haubicę i tyle. Ale jak zacząłem, mam zamiar skończyć. Mam zamiar skończyć, wystawić i mam nadzieję, że uda mi się zająć jakieś dobre miejsce. Może ostatnie będzie dobre. Tak jak tutaj widzicie, to jest lista kategorii. Konkurs modelarski w Chełmży, który jest 20 bodajże, także już niedużo czasu mi zostało. I tak, wystawiam MIGA. Tutaj i tutaj będę wystawiał i tutaj mam nadzieję, że wystawię tego tą haubicę BL8. Czemu sobie to wydrukowałem i zrobiłem? Dlatego, żeby po prostu zobaczyć, gdzie mogę wystawić modele, żeby nie zapomnieć kategorii wpisać, żeby to wszystko było jasne, bo czasami jest tak, że przyjeżdżamy na miejsce, później szukamy, co to za kategoria i tak dalej, a tak już mam wszystko wydrukowane. Wiem, jakie modele posiadam, wiem, gdzie mogę je wystawić, także polecam również, jeżeli macie zamiar zacząć przygodę z wystawianiem modeli na konkursach, druknę sobie taką po prostu listę i znaczy, powiem tak, nie wiem, znaczy inaczej te pewnie modele się będą nazywały na innych konkursach, inaczej się nazywają w Chełmży. Także tutaj, mając pewność już, gdzie mogę wystawić, to będę po prostu wystawiał. Dobra, to by było na tyle. Dobieram się dalej do roboty. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku, który mam zamiar nagrać, podejrzewam, wieczorem. I zobaczycie wtedy, ile udało mi się zbudować.